Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, witam z Poznania i z poznańskiego Golęcina. Dzisiaj mecz Metalka z drugiej Ekstraligi, Poznań gości Bydgoszcz, a ja postaram się co nieco wam tu pokazać, ile się da. Pogoda nie oszczędza, nie mam szczęścia. Gdzie się zjawię z tą kamerką, to pogoda przeszkadza. No ale zaczynamy, jedziemy z tym vlogiem, zobaczymy, ile się uda wam pokazać. Heja! Zimno w tym Poznaniu, nie jesteśmy przygotowani na warunki atmosferyczne i żeby tylko deszcz nie spadł, bo wszystko jest możliwe. Przyznaję, ten stadion jest tak ładnie położony, ja jestem tutaj pierwszy raz, że robi na mnie to wrażenie takiego spokoju, bliskości z naturą. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga, patrzy! Brawo Poznań! Na godzinę 16:40, mecz startuje o 18:00. Tor jest nieodebrany przez jury, komisarza, sędziego, etc. Więc jeszcze nawet nie było obchodu. No, czekamy. Pogoda wytrzyma, chyba. Testujemy poznańską giętą w bułce. Chyba będzie dobra, bo smacznie wygląda. No to tak, gięta zjedzona była całkiem smaczna. Kosztowała jedyne 20 zł. Jest Mariusz ze mną, tutaj może potwierdzić, że była całkiem smaczna. Super, super była, naprawdę, tylko fajnie, bo droga. Fajna, jak jest coś drogie, to musi smakować, więc nie ma wyjścia. Piwo taniutkie. Piwo taniutkie. 15 zeta. 15 zł za piweczko, tak? Ale dobre? Takie, cienkie. Zniknęło to dobrze. Mariusz w ogóle tak jest ciekawie ubrany, bo reprezentuje dzisiaj barwy Wilków Krosno jako trzeci klub, który dzisiaj jeździ, więc tak przyjechaliśmy po prostu. Jak wielką szajbę trzeba mieć, żeby przyjechać z Tarnowa i Krosna na żużel do Poznania? Cholernie wielką. Przejechać tyle kilometrów, tak? I jeszcze jest szansa, znaczy... Jest zagrożenie, możliwość, że ten mecz się nie odbędzie. Cały czas zawodnicy nie wyszli na tor, już jest godzina 17:05, czyli 55 minut do meczu. No są jakieś zastrzeżenia, nie wiemy dokładnie, o co chodzi, ale... No ale Rafał Gurgurewicz do mnie napisał, że mam mu liczyć mijanki, bo on nie ma transmisji, także albo puścić live'a. Także pozdrawiamy Rafał, ale nie będzie się nam chciało. No, hej. Dobra, sytuacja opanowana. Zawodnicy wypuszczeni. Słuchajcie, znalazłem ultrasów, grupę najbardziej głośną w Poznaniu. Jest ze mną Bartek. Jak długo się tym zajmujesz? Czym się zajmujesz na żużlu? Ja zazwyczaj tutaj zajmuję się, czy zastępuję różnych bębniarzy.
jeżdżę tutaj od już, już prawie kilka dni, po prostu na dwa, może na więcej niż dni, ale moim pierwszym klubem był kiedyś Stad Gniezno i kiedyś przypadkiem znalazłem się na Parku Słowackim, słyszałem jak jeżdżą motory i po prostu aż z buta doszedłem na Golęcin z buta, więc normalnie mnie to bardzo zainteresowało i jeżdżę tu i zostało i jeżdżę na teraz jestem, no bym poprawiam, bym powiedział obydwu kibicem, Startu Gniezno i PSŻ tu Poznań, więc a zwłaszcza z Kostopionu, bo to są najlepsi, mimo że nieraz przegrywamy i nieraz się spada, to i tak warto kibicować na nich, bo zobaczcie jak oni nieraz jeżdżą, nieraz przegrywamy, nieraz wygrywamy. To jest normalne i nie ma co się na nich gniewać. A zwłaszcza, że weszliśmy do pierwszej ligi, to jest w ogóle jest cud. Teraz trzeba trzymać kciuki, żeby wejść do Ekstraligi. Bęben dobrze się sprawuje? Tak, bardzo dobrze. Nie, pan zobaczy, jak głośnie jest. Aż tak, tak. Czekajcie, 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 nagramy to. Proszę. Wszyscy słyszą, nawet tak, proszę. Tak, tak, tak. No. Super, no to co, życzymy ci miłego meczu i wszystkim kibicom. Dziękuję. Panom. Na razie, pa! I kibicujcie Skorpionu, naprawdę, skibicujcie, żeby wygrali. Kibicujemy. A jeszcze słówko wam Nikodem powie. Nikodem, ile masz lat i jak ci się żużel podoba? 6, tak naprawdę chodzę na żużel od tej pory, kiedy byłem w duchu. Mamy to już wtedy, chodziłem naprawdę na żużel. I ci się podoba? No i naprawdę bardzo się cieszę, że chociaż jeden mecz nam się udało wygrać w tym sezonie. Bardzo fajnie, no to te życzę ci, żebyście wygrali, Poznań żeby wygrał, tak? Tak. Super, możesz pomachać. Musi wygrać nawet. No, pozdrawiamy. No powiemy wam z Mariuszem, że jesteśmy w lekkim szoku, bo mamy przerwę przed biegami nominowanymi i jest 6 do przodu, 42-36 dla gospodarzy, którzy no, nie byli faworytem tego spotkania. I Mariusz ma też inne wnioski co do tego stadionu, meczu i tak dalej. To znaczy, o co pytasz? No co ci się podobało, bo przed chwilą o tym mówiliśmy, że podobał ci się. Tor mi się bardzo podobał, bardzo dobry tor do ścigania. Świetny tor. No tak mówi, bo w Kosie takiego nie ma. No nie ma, nie ma. Nie, ale super gospodarze zrobili na nas wrażenie. No nie spodziewaliśmy się chyba jadąc tutaj. Na pewno nie. Bierzemy. Bierzecie Douglasa do Krosna? Przydałby się. No, pewno tak. Pewno tak. No dobra, nie ciągniemy, ale strasznie fajnie tutaj jest na tym Golęcinie, także dzięki za gościnę i co? No jedziemy dalej. We'll be right back.
pszczoły się cieszą z wygranego meczu? Znaczy... dzik ma ochotę zjeść naleśnika? No pewnie. Pytasz dzika, czy zje naleśnika? Dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich kibiców poznańskiego Żużla i Bożenę Dykiel. Przepraszam, ale chyba nie, bo... Tor był naprawdę dobry. Zawodnicy z Poznania jechali dzisiaj naprawdę dobrze. No i co? Pogratulować Poznaniowi wygranej. Na pewno im ta wygrana Poznania przybliżyła ich do utrzymania. Kai Boldę po tym upadku troszeczkę bolała go głowa, no i doszliśmy do wniosku, że zdrowie Kaja jest ważniejsze aniżeli cokolwiek i dlatego był później zastępowany. A jest tutaj w ogóle, bo nie sprawdzałem. Jest Kaja, ale siedzi w samochodzie i jedzie spokojnie do mnie. Będzie gotowy na mecz zdrowy? Zdecydowanie tak, jutro będzie trenował. Cóż, gratulacje. Jakie to uczucie pokonać? Chyba faworyta na papierze. I... chyba dobre. No na pewno dzisiaj i pogoda, i toromistrz przyczynili się do tego, że te zawody się odbyły i też myślę, że stan toru nie był najgorszy. No dzisiaj wyróżnić to ciężko powiedzieć, kogo wyróżnić, bo wygrywa cała drużyna, ale na pewno no dzisiaj potrzebny był nam zawodnik rezerwowy. No i Kacper Grzelak z tego wywiązał się bardzo dobrze. No co prawda nigdy nie wiadomo, jakby poszedł ten wyścig Mateuszowi, ale był to taki wynik meczu, że trzeba było podjąć jakąś decyzję, która no, przybliży nas do 2 punktów ligowych. Żużel to prosta dyscyplina, tylko ci ludzie, którzy się na niej nie znają, wymyślają różne przepisy, żeby to utrudniać. A po prostu zawodnik musi zwracać uwagę na bardzo dużo detali, żeby wynik był porządny. No dzisiaj z Mateuszem o to nie zadbaliśmy. No i wynik jest jaki jest, ale jesteśmy na to przygotowani. Przez to mamy zawsze zawodnika na rezerwie, żeby w takich przypadkach Mateusza zastąpić. Niemniej dążymy do tego, żeby tych zastępstw było jak najmniej. Chcemy jeździć siódemką i żeby ta siódemka z meczu na mecz była coraz pewniejsza. No słuchajcie, słyszeliście dwóch trenerów. Trener Adam Skórnicki może troszeczkę mniej wylewny, ale pewnie jakieś takie urazy może do mediów, może do kogoś innego. No, ale generalnie no, sukces duży. Tak ja to oceniam, z boku zupełnie nie sympatyzując z żadną drużyną. No i co? Gratulacje i do zobaczenia. Przywiozłem szczęście, mówi się Żużel. Tak, mówi się przywiozłem szczęście. Mówi się przywiozłem... Kiedy był ten mecz, nie? Podobał ci się. Super, ja tutaj nie byłem, powiem ci, nigdy. Byłem pierwszy raz, zresztą to już mówiłem, ale... No, zawsze mówię ten pierwszy raz. Jeśli ten tor tak wygląda, zawsze on tak zawsze wygląda, bo dzisiaj było... Zawsze jest taki dość okrągły, podłużny, ma dwie proste, a zawodnicy robią brym, brym, brym. No tak jest, no. Super. Nie, dzisiaj jest nowy toromistrz, Jan Choroś, który oczywiście ma piękną historię w Żużlu, bo był toromistrzem Sparty, później Unii Leszno i później coś tam w Rawiczu podobno dorabiał, ale no dzisiaj to jest, żeby nie było tylko przykro Jankowi, naszemu toromistrzowi, temu pierwotnemu, ale nawet Ryan Douglas mówił, nie wiem, czy słyszałeś, po meczu mówi, że kurde, ten tor to taki tor prawdziwy, no. Rakieta. No, ja widziałem tak, pierwszy bieg już to szeroką poszli. No, tak było? Ja nie widziałem. Ja nie widzę, ja tam stoję na środku, nic nie widzę, naprawdę. Myślę, że zmierzysz zmienić miejsce, żeby być lepsze troszeczkę. A to czasem chodzę, to tam pójdę na trybuny, to widzę jakieś tam dwóch, trzech jadą, nie? Nie, słuchajcie, fajny mecz był w ogóle. Jak nie byliście w Poznaniu nigdy, co prawda, bo ty nie wiesz, Rafał, bo ty jesteś pierwszy raz. Kiedyś nam tutaj w ogóle koziołek, w sensie sarenka rodzaju męskiego, wybiegła, słuchajcie, cześć Jolu, gratulacje, wybiegła nam na tor, słuchajcie, w trakcie meczu otworzyła się brama, zdezorientowany koziołek wyleciał i wszyscy tam ha, ha, hi, hi, ale kurde, żeby... Ale nie był to mecz z Lublinem. Nie, Lublin wtedy jeszcze chyba nie istniał po tych wszystkich reaktywacjach. Nie, to były 2000, tam chyba 6 czy 7 rok. No bo ten koziołek tam tak. Ale na przykład jak Patryka Dudka zapytasz, to komary rypią latem. Wiewiórki biegają. Na trybunach sam widziałeś wiewiórki, tylko pluszowe. Tak. Także nie, to jest klimat, nie? To jest taka, kurde. Gratulujemy kibicom i fanom PSŻ-u, bo super było was odwiedzić i zobaczyć taki fajny mecz. Ja się cieszę, że jak krzyczę, to nie myli mi się z WTS, tylko PSŻ. Pomyślałem o tym. Dobra, no to po co? Pozdrawiam. Kiedy w LSD? Co, kiedy? LSD? Jak zaprosisz, to będę, no ja. Dobra, no to no, spiszemy się. Dobra, no. Pozdrawiamy. Pa, pa, hej. No to dobra, słyszeliście, wszystko już powiedziane zostało. Jacek, trenerzy, także ja też się żegnam.
bardzo fajnie Poznań was było odwiedzić. Super miejsce i naprawdę podobało mi się. Ten stadion ma piękny urok. Może tutaj nie widać, by jakaś betonowa, ale generalnie jest bardzo fajnie. Żużel w Poznaniu, polecanko. Zapraszam do subskrypcji kanału, no i odwiedzin i będziemy robić LSD z Jackiem. Już słyszeliście. Kiedyś. Nie wiemy kiedy. Nie wiadomo, czy jestem czasowy. Tyle. Tyle z Poznania. Pozdrawiam. Cześć.